Rozmowa dnia. Krzysztof Grzesiawski, nasz gość. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Elżbieta Rafalska w naszym studiu. Dzień dobry pani minister, witamy. Witam pana i dzień dobry państwu. Wczoraj pani premier Beata Szydło podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego mówiła, że najważniejsze wspólne wyzwanie, wspólne rozumiem rządu i samorządu w tym przypadku, które w tej chwili jest przed nami, to realizacja sztandarowego programu rządu Urodzina 500+. Pani z kolei w ostatni piątek podczas konferencji prasowej wspomniała o tym, że projekt jest na etapie, w którym nie ma... Ostatecznego kształtu ustawy. Czyli z Pani wypowiedzi wynika, że coś się może zmienić w tej programie? Ależ nie, to był ostatni dzień, jak ja o tym mówiłam, konsultacji społecznych, więc jeszcze ten ostateczny kształt nie mógł być znany, bo my uwzględniamy część uwag, które w trakcie konsultacji były zgłoszone. W tej chwili ten projekt zostanie skierowany na stały komitet rady ministrów, potem na Radę ministrów. Więc jakby my nasz harmonogram realizujemy, ale podczas konsultacji które głównie polegamy na spotkaniach z samorządowcami bądź przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, działu świadczeń rodzinnych czy organizacji pozarządowych, mówiliśmy, że realizacja, wykonanie tego, tego zadania, start tego programu, w największym stopniu dobre uruchomienie będzie zależało od dobrej współpracy strony rządowej i strony samorządowej, bo przecież to jest zadanie zlecone, a realizatorami. Organizatorami właśnie wypłat tych świadczeń, całą obsługą tego zadania, będzie zajmował się samorząd terytorialny. Więc od tej dobrej współpracy naprawdę zale zależy. To, jak ten program zostanie uruchomiony, to duże wyzwanie. Obawiamy się, oczywiście, że się obawiamy, że jak będzie start tego programu, to na dzień dobry zgłosi się taka ilość osób uprawnionych, która będzie chciała składać wnioski, że rzeczywiście może dojść do jakichś zatorów. Chcielibyśmy, żeby to przebiegało sprawnie. Mówimy o tym, że oczywiście może być też różnie. Jedna gmina być może sprawniej, druga w mniejszym stopniu dobrze się przygotuje, ale zakładamy, że od tej naszej woli dobrej współpracy wiele zależy. My jesteśmy gotowi na tą współpracę, mówimy o szkoleniach, mówimy o dalszych kontaktach, przeznaczamy na ten cel pieniądze. Co jest niezmienne w programie? Niezmienne są te fundamenty, te filary, a więc kryterium dochodowe, które się nie zmienia absolutnie i to jest kryterium przy pierwszym dziecku, które wynosi 800 zł. i w rodzinie, gdzie jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium jest o 50% wyższe, wynosi 1200 zł. Niezmienny jest fakt, że od drugiego dziecka na każde kolejne dziecko, czyli drugie, trzecie i... Kolejne Otrzymuje się świadczenie w wysokości 500 zł, bez konieczności składania oświadczenia o dochodach rodziny. I że granicznym momentem, w którym otrzymuje się to świadczenie, jest ukończenie 18 roku życia. Czy... To są te filary i w ten sposób pozwala nam to spiąć ten wymiar finansowy tego projektu. W tym roku w kosztach ponad 17 miliardów złotych, wszystkie inne jakby zmiany, które się pojawiały w konsultacjach, na przykład finansowania wypłat przy, na pierwsze dziecko, tak, albo wydłużenia wieku wypłaty tego świadczenia znacząco podnosiłoby koszty tego zadania, które w tym budżecie, który dzisiaj będzie miał przecież drugie czytanie, po prostu nie byłyby zabezpieczone. 500 zł nieopodatkowane. Oczywiście 500 zł netto, nieopodatkowane, ulgi i wszystko jest bez zmian. I to, co jest niezwykle ważne, trochę już o tym zapominamy. Bo to było na etapie uzgodnień międzyresortowych, to była istotna zmiana. To fakt, że po uzgodnieniach międzyresortowych świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy świadczeniach z pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym funduszu stypendialnym bądź dodatkach mieszkaniowych, co oznacza, że te osoby, które korzystały z tego systemu, z innych systemów wsparcia, po otrzymaniu teraz tego świadczenia wychowawczego, po otrzymaniu 500 zł naprawdę nie stracą uprawnień mhm. do innych świadczeń. Pani minister, a czy istnieje jakiś górny limit zarobków, który eliminowałby z możliwości ubiegania się o o we Mówimy, że po raz pierwszy w Polsce wprowadzamy ten system polityki rodzinnej nie polityki socjalnej. Mówimy, żeby tu nie, nie stawiać znaku równości między polityką socjalną, a polityką rodzinną. A te systemy charakteryzują się uniwersalnością, powszechnością. Tak jest w 21 krajach Unii Europejskiej, a mamy ich 28. Więc to jest taki mechanizm stosowany w innych politykach rodzinnych. Ale też chcę powiedzieć, że wprowadzenie górnego progu dochodowego, na przykład w wysokości 5 tysięcy złotych na rodzinę spowodowałoby, że oszczędności z tego systemu y, y, wyniosłyby 81 milionów złotych, Natomiast koszt obsługi, bo wszyscy pozostali, prawie 3 miliony polskich rodzin, musiałyby wtedy składać oświadczenie o dochodach. Koszt obsługi wyniósłby 76 milionów, a więc różnica między tym, co uzyskamy z braku wypłaty świadczenia na osoby o dobrych dochodach, prawie skonsumowałoby koszty tej obsługi. Więc jakby to narzędzie było nieefektywne. I muszę też powiedzieć, że oczywiście ten głos się pojawiał w dyskusji, nie tak często w konsultacjach, jak ja nawet się spodziewałam, i rzadko padała kwota, która miałaby dotyczyć tego górnego progu. Bo gdyby to rzeczywiście było 5 tysięcy, to, to y, y, tych dzieci wśród rodzin, które mają takie, tak wysokie uposażenia, nie ma tak wiele. To są na pewno najczęściej też modele 2 plus 1 bądź 2 plus 2 i często te rodziny po przekroczeniu kryterium dochodowego w sposób oczywisty nie, nie nabywają prawa do świadczenia rodzinnego, tylko mają prawo na to drugie czy trzecie dziecko. Czy obowiązuje data wejścia w życie programu 1 kwietnia? My cały czas konsekwentnie mówimy, że jesteśmy gotowi, tak, że nasz harmonogram jest realizowany zgodnie z tym, o czym mówiła przy swojej mapie drogowej pani premier Beata Szydło, więc cały czas ubijamy się jak, rzeczywiście jak w ukropie, żeby wywiązać się z tych terminów. Jedynym takim momentem, no może niespornym, ale który, który budził nasze wątpliwości też od samego początku to jest okres wakacjologist które jest miesięcznym okresem na przygotowanie się dla samorządów. No właśnie, bo pojawiła wyfatę. się opinia samorządów, że to wakacje legis jest zbyt krótkie, tak? Tak, samorządy mówią, że to jest zbyt krótkie. We wczorajszym stanowisku Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu mówi się o trzymiesięcznym okresie wakacji legis. To jest dosyć długi okres na przygotowanie, który istotnie by przedłużył wprowadzenie tego programu. Ja myślę, że... Dzisiaj polacy polskie rodziny tak czekają na tą wypłatę, że odłożenie tego z powodu konieczności przygotowania się dobrego samorządów byłoby nie do zaakceptowania. Będziemy rozmawiać z samorządem o tym. Ja podczas pobytu w Szczecinie usłyszałam, że jak w 2004 roku wprowadzono świadczenie rodzinne, to na przykład Szczecin sobie nie poradził wtedy i ściągał nawet pracowników z innych województw czy z, z innych miejscowości, żeby obsłużyć to zadanie i opóźniły się w znaczący sposób wypłaty świadczeń rodzinnych. Nie chcemy, żeby do takich sytuacji doszło. Będziemy rozmawiać. To jest wczorajsze stanowisko. My jako strona rządowa, jako resort przygotowujemy się na 1 kwietnia. Również finanse... Dotyczą również tego okresu wypłaty. Decyzja też jest w rękach pani premier. No to pani minister, wyobraźmy sobie, że 1 kwietnia program wchodzi w życie. Mamy znaczną rzeszę osób tym zainteresowanych. Co one mają zrobić? Do kogo pójść? Jaki druk wypełnić? Gdzie ten druk złożyć? Czy to ma być w formie papierowej, czy ma być w formie elektronicznej? Kto się tym ma zająć fizycznie. Ja myślę, że będziemy prowadzić nie, nie tylko my, ale przede wszystkim też samorząd na poziomie gminnym, na poziomie regionalnym i centralnym będziemy wtedy prowadzić szeroko zakrojoną akcję informacyjną. E, gdzie i jak należy złożyć wniosek? Bo wniosek składamy e, przez internet lub osobiście w gminie, w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Czyli w urzędzie gminnym. O, tak, no. tak. będzie ale, wzór. Tak, tam w, w, w urzędzie gminnym. Miny, bądź w ośrodku pomocy społecznej, w dziale świadczeń rodzinnych, to będziemy wiedzieli, która instytucja jest tą instytucją właściwą, która będzie obsługiwała nam wypłatę świadczenia, bądź pobór tych wniosków. To będzie właściwie zorganizowane. Osoby, które będą starały się na, o, to, o to świadczenie na pierwsze dziecko, będą musiały do wniosku dołączyć oświadczenie o swojej sytuacji dochodowej. Można ten wniosek, jak powiedziałam, złożyć osobiście, można go będzie też złożyć przez, przez internet. internet. Pani minister, przelew, gotówka, czy może świadczenie w innej postaci? Przelew, gotówka. Przekaz pocztowy, być może w niektórych punktach punkt kasowy, to już gmina będzie organizowała w największym stopniu zapewne przelew na konto bankowe. Czy zawsze gotówka? W zdecydowanej no, absolutnie się pojęcie, większości. Świadczenie rzeczowe, kiedy one miałoby W zdecydowanej m, m, większości, m. absolutnej, m. takiej pewnie 99%, a może i więcej. Natomiast jest taki, taki mechanizm, jest taki artykuł ósmy, który też do tej pory funkcjonował w aktualnie obowiązujących przepisach o ustawy o świadczeniach rodzinnych, który mówi, że jeżeli istnieje sytuacja marnotrawienia, niewłaściwego wykorzystywania tych środków, które powinny być przeznaczone. Właśnie na dzieci, to pracownik socjalny ma możliwość zamiany tego świadczenia pieniężnego na pomoc rzeczową bądź usługę. Czyli będzie mógł na przykład opłacić. Opiekę, za opiekę żłobkową, za przedszkole, za dożywianie dzieci, pomóc w zakupie nie wiem, podręczników, tornistra, y, innych rzeczy, które są niezbędne, odzieży, y, inne rzeczy. Jest to decyzja pracownika socjalnego. Mówię o tym przepisie, że ten przepis budził takie spore emocje również na spotkaniach. Z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, jak ja się wtedy pytałam, ale proszę Państwa, jest to przepis, który obowiązuje od ponad 10 lat, i pytałam się, jak często Państwo stosowaliście ten przepis, głównie tu pracownicy, którzy zajmują się obsługą też świadczeń rodzinnych, to odpowiedź była taka, że sporadycznie, że rzadko. Chcielibyśmy, żeby to było rzadko? ale rzeczywiście mogą się zdarzyć takie sytuacje. Część rodzin to też są rodziny, które borykają się z różnymi, typ z różnymi problemami, są też rodziny dysfunkcyjne i ta pomoc pracownika socjalnego może być potrzebna. Zostawiamy ten instrument, proszę się go nie obawiać. On na pewno nie będzie nadużywany. My wierzymy głęboko w samodzielność, w zdolność rodziny. Ufamy, że rodzina najlepiej wie. Na co ma wydać te środki, że one zostaną najlepiej jak to możliwe w ocenie rodziców, wykorzystane, przeznaczone na wychowanie dzieci, to na jeszcze... lepszą edukację, lepszą opiekę zdrowotną, mm -hmm. lepszą żywność. To jeszcze jedna kwestia, pani minister. 500 zł nie musi być równe 500 zł. To 500 zł z dziś, za kilka lat może być mniej albo więcej, wartek to wie. Czy istnieje możliwość waloryzacji tej kwoty? W jakich okolicznościach? Pan minister finansów pewnie głęboko wzdycha, jak słyszy już pytanie o waloryzację. Oczywiście są takie mechanizmy, bo, bo te mechanizmy muszą urealniać i kwotę kryteriów dochodowych i kwotę wysokości tego świadczenia. I mówimy tu o takim mechanizmie. On nie jest mechanizmem też obowiązkowym. On jest mechanizmem fakultatywnym jest wpisanym w ustawie. My na razie spokojnie do tego Podchodzimy, nie chcemy, nie chcemy właśnie zakładać takiego przymusu, waloryzacji czy zmiany też kryterium. Po roku funkcjonowania tego programu, tego projektu, tej ustawy będzie ocena, tak? I Będziemy się też przyglądać. Na razie startujemy, to bardzo mocno chcę podkreślić, proszę Państwa, ze świadczeniem o takiej wysokości, jakiej do tej pory po prostu nie było. To jest świadczenie nieporównywalne z wszystkimi innymi. To jest świadczenie w skali roku 6 tysięcy złotych na jedno dziecko. W skali 18 lat, czyli przez cały okres uprawnienia to jest 108 tysięcy złotych. Więc naprawdę dzisiaj bardzo się cieszę i zawsze dziękuję jak widzę ministra finansów, że ten wysiłek znalezienia 17 miliardów złotych w budżecie, który przyjęliśmy w znacznej części po poprzednikach się znalazł. Pamiętam i będę we właściwym momencie przypominać ministrowi finansów o waloryzacji o kryteriach dochodowych i waloryzacji wysokości świadczenia. No tak, to dobra sprawa. To pierwsza rozmowa na ten temat w tej, w tej postaci, bo wtedy, kiedy program wejdzie w życie, a trzymamy się tej daty, jak pani minister powiedziała, 1 kwietnia, to będzie okazja, by już w szczegółach technicznych, że tak powiem, opisywać, jak on ma działać i, i co mają z tym robić ci bezpośrednio zainteresowani. Dobrze rozumiem. Tak, tak, na pewno. Elżbiet... Jeszcze praca w parlamencie będzie przecież no jest tak. Właśnie. Pani Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, gość Sygnałów Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Rozmawiał Krzysztof Grzesiowski.